20 dzień lutego 2019 roku, 14 kolejka Euroligi Kobiet, grupa A, mecz pomiędzy CCC Polkowice a USK Praga. Mecz o spełnienie marzeń, mecz o awans do Final Eight tych elitarnych rozgrywek, mecz ostatniej kolejki rundy zasadniczej, mecz numer 2 tego koszykarskiego egzaminu dojrzałości, jeżeli chodzi o dojrzałość europejskiej koszykówce dla podopiecznych trenera Marosza Kowacika. Polkowiczanki przed tą decydującą rozgrywką na premiowanym czwartym miejscu w grupie. Ale rywalki dziś nie grają o nic, bo zespół z Pragi przyjechał tutaj bronić bardzo dobrego drugiego miejsca po rundzie zasadniczej przed zespołem Bursz Basket. O, lekko osłabiony zespół gości, o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć, ale to Polkowiczanki w wyśmienitych nastrojach, bo ten najtrudniejszy wydaje się krok wykonały już w zeszłym tygodniu, pokonując na wyjeździe w Orenburgu tamtejszą nadjeżdżę 59-55. I to pozwala myśleć Polkowiczankom naprawdę pozytywnie przed ostatnim meczem rundy zasadniczej. Polkowiczanki wspominałem na miejscu czwartym, na miejscu trzecim Bursz Basket, USK Praga na miejscu drugim, niezagrożony na miejscu pierwszym przed tą ostatnią kolejką zespół UMMC Jekaterynburg, ale to Polkowiczanki oglądają się za plecy, bo tam już czeka zdenerwowany zeszłotygodniową porażką zespół z Orenburga. Nadjeżdża, walczy z familią Skio na wyjeździe. Ten mecz również zacznie się o godzinie 20. Będziemy tam oczywiście zaglądać. Przed nami prezentacja obu ekip. Zaczynamy od ekipy gości oczywiście, a tam kilka dobrych znajomych, jeżeli chodzi o polkowicką koszykówkę. Maria Rezan, Izabelle Harrison, te koszykarki całkiem niedawno miały okazję bronić barw pomarańczowych z Polkowic. A co bardziej zagorzali, wytrawni kibice koszykówki polkowickiej na pewno pamiętają też Teję Oblak, która broniła pomarańczowych barw w sezonie 2013-2014. Srebrny medal wówczas zespołu prowadzonego przez trenera Jacka Winnickiego. 31 meczów rozegrała Oblak. Średnio spędzała na parkiecie 17 minut i zdobywała w okolicach 6 punktów. No ale będzie jeszcze szansa te wspomnienia przywołać. Na razie czekamy na prezentację ekipy jednych i drugich koszykarek. Zaczynamy oczywiście od zespołu z Pragi. Z numerem trzecim normalnie powinna figurować na liście zawodniczek Leticia Romero, hiszpańska koszykarka, absolwentka Uniwersytetu Florida. No, ona kontuzjowana jest na ławce rezerwowych, ale nawet nie brała udziału w rozgrzewce. Dalej Karolina Elchotowa, Alena Hanusowa, Maria Rezan, Katerina Elchotowa, Teresa Bioralowa, Izabel Harrison, Alicia Thomas, Teja Oblak, Valerią Ajaj i Weronika Sipowa. To ekipa prowadzona przez panią trener Natalię Hejkową. Asystentami pani trener są pan Iwan Benesz i Paweł Kubalek. A przed nami prezentacja zespołu z Polkowic. Polkowiczanki po bardzo dobrym meczu w Orenburgu, gdzie pokazały swoją najgroźniejszą broń, czyli defensywę, o której rozpisuje się również oficjalna strona Euroligi Kobiet. Ta defensywa, która sprawiła tyle już trudności wielu uznanym markom na europejskim firmamencie, na europejskiej mapie koszykarskiej. Między innymi postraszyły tutaj Polkowiczanki na parkiecie na Dolnym Śląsku zespół UMMC i Jekaterynburg. Zaczynamy oczywiście od kapitan Weroniki Gajdy, dalej Temini Falkbendle, Jasmine Thomas, jest Julia Tyszkiewicz, jest Joanna Lina Warner, Agnieszka Kaczmarczyk, Tiffany Hayes, Stiliani Calcido, Karolina Puls i Dominika Ochrażak. Na parkiecie zabraknie dziś Linety Kaiser, a szkoda, bo w meczu pomiędzy tymi drużynami w Pradze parę tygodni temu Lineta Kaiser naprawdę pokazała się z bardzo dobrej strony. Amerykanka zdobyła wtedy 12 punktów, większość w pierwszej kwarcie tego spotkania. Przypomnijmy, pierwszy mecz Prażanki
wygrały dość łatwo i spokojnie po bardzo mocnym otwarciu 78 do 53. No, prym wiodły te co zawsze. Valeria Ajaj 14 punktów, 16 Katarzyna Elchotowa, 16 na jej koncie, 12 Maria Rezan, no i bezapelacyjnie najlepsza Alisa Tomas, gwiazda zespołu z Pragi. Na nią szczególnie radzę zwrócić uwagę, to jest zawodniczka, która na poziomie średnich z poprzednich 13 meczów notuje te statystyki na poziomie double-double. To jest 18 średnio punktów i równo 10 zbiórek na mecz. Do tego dorzuca prawie 5 asyst w każdym spotkaniu i to na asysty właśnie radzę też zwrócić uwagę w wykonaniu zespołu z Pragi, bo to jest mocna strona tej grającej niezwykle zespołowo ekipy ze stolicy Czech. 2 minuty z małym okładem do rozpoczęcia tego spotkania. Intensywna rozgrzewka obu ekip. I tak jak wspominałem, obie drużyny, oba zespoły grają naprawdę o coś dużego. No, zespół z Pragi na pewno wolałby rozgrywać swoje mecze z gorszym, czyli z ekipą z trzeciego miejsca z grupy D. Tam jeszcze o te pozycje biją się zespoły z Rygi i ze Stambułu, ale skupiając się na tym, co przed nami, Pragi na pewno będą chciały zakończyć ten bardzo udany sezon Euroligi Kobiet, część zasadniczą, zwycięstwem w Polkowicach. A Polkowiczanki, mam wrażenie, że z każdym meczem w Eurolidze czują się w tych rozgrywkach coraz lepiej. Oczywiście zdarzają się porażki, zdarzają się braki koncentracji czy momentami nieskuteczność, ale Polkowiczanki ze średnią 7 zwycięstw i 6 porażek mogą ten sezon zaliczyć do udanych. Będziemy się jeszcze bardziej cieszyć, jeżeli zakończą z bilansem 8-6, bo to oznacza, że wtedy one będą cieszyć się z zajęcia 4 miejsca i awansu do upragnionego Final 8. Ale żeby nie było tak wszystkiego na ostrzu noża, to też warto powiedzieć, że w momencie porażki Polkowiczanek i porażki zespołu z Orenburga, to wciąż Polkowiczanki awansują do dalszej fazy rozgrywek. Jak to będzie wyglądało, dowiemy się za niespełna 2 godziny. Myślę, że 1,5 godziny z małym okładem, a już za moment pierwsze piątki tego spotkania pojawią się na parkiecie i będziemy wtedy mogli skupić się bardziej na tym, co przed nami, niż rozglądać się na tym, na to, co już minęło w Eurolidze Kobiet w tym sezonie. Wypełniona niemal do ostatniego miejsca hala w Polkowicach, ale kibice, myślę, że czują ten historyczny moment. Przyjechał do Polkowic zespół niezwykle mocny i to nawet nie chodzi o to drugie miejsce w obecnych rozgrywkach. No ale przypomnijmy, klub z Pragi to triumfator Euroligi z 2015 roku. Wtedy finał rozgrywany w Pradze właśnie i w pokonanym polu zostawiony zespół UMMC Jekaterynburg. Duża rzecz dla tego zespołu, który nieustannie, bez przerwy od 2011 roku sięga po mistrzostwo Czech. Pierwsza piątka zespołu z Pragi jest Oblak, jest Elchotowa, jest też Ajaj, jest oczywiście grająca z numerem 25 Alisa Tomas i z numerem 20 Isabel Harrison, absolwentka Uniwersytetu Tennessee. Jeżeli chodzi o koszykarki z Polkowic, jest Flak Benle, jest Kaczmarczyk, jest z numerem 13 Weronika Gajda, jest oczywiście Jasmine Tomas i Stiliani Kalsidu. Ciekawą piątkę wysyła w bój trener Marosz Kowacik, dość wysoką pod nieobecność Linety Kaiser. Wszystkie swoje 3 najwyższe zawodniczki posyła na parkiet od pierwszych minut. 2 koszykarki, które doskonale czują się z piłką, właściwie 3. Postella Calcidu również nie ma najmniejszego problemu z rozgrywaniem piłki. Moment. Piłka w górę, pierwsze posiadanie dla zespołu z Pragi. Oblak. Mocno agresywnie kryją Polkowiczanki, ale to jest znak rozpoznawczy ekipy z Pragi, a więc agresywne granie do kosza. Po nieudanym rzucie zebrały piłkę w ataku.
No i to będzie coś, na co na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę. To jest znak firmowy tej drużyny. Gra zespołowa i mocne wykorzystywanie strefy podkoszowej. Aktywne ręce w polu 3 sekund, tak jak teraz Agnieszka Kaczmarczyk zebrała tę piłkę, no ale wybiła ją jej rywalka z Pragi. Jeszcze jedna akcja, ponawiają Prażanki. Agresywnie Tomas, Gajda lekko spóźniona, rzut z pół dystansu, trafiony, a rzucała Katarzyna Elchotowa. 2 punkty tej zawodniczki otwierające spotkanie, mocno spóźniona w tej sytuacji była Weronika Gajda. Lekko kiwa głową, że nie faulowała, ale błyskawiczne zagranie do kosza i 3 punkty Katarzyny Elchotowej, Czeszki. W barwach zespołu mistrzyń tego kraju. Tomas mocno kryta przez Oblak. Gajda do Fakbenle. Błyskawicznie teraz podzielił się piłką Polkowiczanki i odpłaciła. 1-1 Elchotowej. Gajda wbiegając pod kosz. Na ta spóźniona nie zostało jej nic innego jak faulować w tej sytuacji. I standardowa sytuacja, jeżeli chodzi o Weronikę Gajdę. Lekko z prawej strony tego półkola wyznaczającego miejsce rzutu. Przyrzut kapitan pomarańczowych nieskuteczny. Weronika Gajda przed szansą na pierwsze punkty w tym spotkaniu dla Polkowic i tym razem już jak najbardziej skutecznie. Doskonale radzą sobie z piłką. Wszystkie niemalże zawodniczki od wysokiej końskiej. Elchotowa teraz fantastycznym balansem ciała zwiodła Gajdę. No i bardzo dobry początek tej zawodniczki. Teraz Tomas odpowiada błyskawicznym wjazdem pod kosz. Pofrunęła tam w stronę kosza i zdobywa punkty absolwenta Uniwersytetu Duke. Tomas odegrała na odwrót. Ajaj, teraz pod kosz, ale Alison Tomas zebrała, ponowiła, nie trafiła. Ajaj, o tablicę, miała naprzeciwko siebie dużo niższą Gajdę i poradziła sobie. No, z tymi zbiórkami defensywnymi trzeba sobie radzić lepiej. 3-krotnie zbierały nam na tablicy atakowane piłkę Prażanki i prowadzą 4 punktami. Za 3 rzuciła i od razu zameldowała się celnym rzutem Agnieszka Kaczmarczyk. Ta statystyka, która niestety dość mocno kulała w Pradze, tam tylko 3 rzuty celne na 11 wykonywanych prób. Elchotowa poczuła krew, ale kolejna zbiórka ofensywna zespołu z Pragi. Ajaj, wybijano piłkę przez Kalsidu, ale to wciąż zespół gości. Ajaj, za 3 za krótko zbiera Fadbenle. Tomas, widać, że ona ma dużą chęć do napędzania szybszego ataku zespołu z Polkowic, wykorzystywania przewagi szybkości i tak jak teraz znalazła się błyskawicznie przed swoją obrzynią i z najbliższej odległości zdobywała 4. punkt. Już prowadzą 1 punktem Polkowiczanki, jeżeli tylko uda się bardziej zabezpieczyć bronioną tablicę, to będzie łatwiej. Harrison podwojona w pewnym momencie i nie poradziła sobie z taką presją w wykonaniu Polkowiczanek. Pecji spokojnie do Tomas. Zasłona od Fagbenle. Tomas ma do miejsca pick and pop z Fagbenle, ale błyskawicznie zauważyła opuszczoną piłkę Alisa Tomas. No i zdobywa punkty po przechwycie. Ta koszykarka, fenomenalny sezon Alisy Tomas. 18 punktów, 10 zbiórek, double-double na poziomie średnim. Fenomenalne statystyki Kalsidu. Broniona bardzo blisko, odrobiona praca domowa przez zespół z Pragi, ale na tak dynamiczne wejście nie była w stanie Harrison już nic poradzić. Stella Kalsidu weszła pod koszy, wymusiła przewinienie. To już drugie w wykonaniu zawodniczek z Pragi. Estoniani Kalsidu jeszcze w krótkiej rozmowie z sędziną tego spotkania. Coś sobie panie wytłumaczyły, zakładam, że chodziło o jakieś dyskusje pomiędzy koszykarką a sędziną jeżdżącą dzisiaj w tym spotkaniu. Kalsidu pierwszy rzut skuteczny. Bardzo dobra forma w okolicach nowego roku, tuż po nowym roku
Greczynki grającej w barwach Spolkowic. Bardzo dobra forma strzelecka z obwodu, bardzo mądra na rozegraniu ta doświadczona koszykarka i ta mądrość i spokój udziela się jej koleżankom z Janikacidu. Dwa punkty i znowu jednopunktowe prowadzenie zespołu Spolkowic. Nie można dać odskoczyć ekipie pani trener Natalii Hejkowej, bo one bardzo rozsądnie zajęły się piłką, choć teraz niedokładnie Ajaj łapała tę piłkę podaną do niej w okolicach pola 3 sekund. Gajda, Fagbenne ma naprzeciwko siebie Tomas, dużo niższą Tomas i tam faulowała. Praca domowa trenera Marosza Kowaczika odrobiona jak najbardziej. No, oglądając poprzednie spotkanie tych drużyn, można było zauważyć, że faulują bardzo niechętnie w sytuacjach 1 na 1. Bronią twardo, bronią agresywnie zawodniczki mistrzyń Czech, ale te faule to nie jest coś, co one kolekcjonują z jakimś wielkim upodobaniem. Fagbenne na linii rzutów wolnych. Trzy przewinienia zespołu z Pragi, już trzykrotnie stawały Polkowiczanki na linii rzutów wolnych i absolwentka Uniwersytetu USC trafiła swój pierwszy rzut wolny, drugi nie znalazł drogi do kosza. Zbiera Tomas, od razu podanie do Elchotowej. Elchotowa skorzystała z zasłony, podała do Harrison, ale ładna akcja w wykonaniu ekipy z Pragi i znowu remis na tablicy. Świetny Izabel Harrison, pierwsze punkty tej koszykarki. Tomas, Tomas znowu dynamicznie pod kosz odrzuciła do Kaczmarczyk. Kaczmarczyk nie zdecydowała się na rzut, ale nie miała z tym problemów. Ten Fagbenle pokazują sędziowie, że za dwa, ale nie robi to nam żadnej różnicy. Już pięć koszykarek z Polkowic punktowało, a teraz zamiana krycia i Oblak wykorzystała to, że pusty przelot zrobiła Temi Fagbenle, która poszła w pierwsze tempo i z najbliższej odległości Oblak zdobywa swoje punkty. Również pięć koszykarek z Pragi punktowało. Fagbenle na kośle szuka Tomas. Tomas minęła Oblak, rzuca z pół dystansu, ale za dużo siły w ten rzut włożyła. Tomas, problemy z chwytem. Pivot niedokładny, ale jeszcze kto ma piłkę? Ostatecznie jest to Jasmine Tomas. Jasmine Tomas z pół dystansu. Trochę szalony rzut i Harrison zbiera. Ajaj będzie uspokajać grę zespołu z Polkowic. Oblak. Tomas. Tomas nie lubi krycia. Harrison szykowała się do rzutu za trzy, ale dobrze zareagowała Fagbenle. Agnieszka Kaczmarczyk. Harrison rzuca, nie trafia i zebrała Stiliani Calcidu. Calcidu z piłką w dłoniach. Patrzy, jak ustawiona obrona zespołu z Czech. Korzysta z zasłony Fagbenle. No i była faulowana. To faulował numer 11, a więc Elchotowa. Szybko, często rotuje trener Marosz Kowaczik. Siada Jasmine Tomas. Bardzo intensywne 5,5 minuty w wykonaniu tej koszykarki. No i mamy te zmiany. Elchotowa siada, a Wioralowa pojawia się na parkiecie. Joanna Lina Mordler również zaczyna grę w tym spotkaniu. Urywają się po zasłonie koszykarki z Polkowic. Fagbenle pod kosz do Gajdy. Gajda faulowana. I ten rzut nie wpadł do kosza, ale na linii rzutów wolnych za moment zamelduje się kapitan pomarańczowych. A faulowała ta, która przed momentem pojawiła się na parkiecie. Teresa Bioralowa. Doświadczona koszykarka. Dała się nabrać i nie upilnowała Dominiki Gajdy, ale ta ma dzisiaj jakiś problem delikatny ze skutecznością z linii rzutów wolnych. Normalnie Weronika Gajda na poziomie prawie 78%, a dziś 50. Dwa celne na 4 rzuty wykonywane. Jednopunktowe, minimalne prowadzenie ekipy z Polkowic.
Jezan na parkiecie, a więc ta, o której wspominałem na samym początku, reprezentowała barwy polkowickiej ekipy w sezonie 2016-2017, aż 35 spotkań, średnio 18 minut na parkiecie, no i 8 punktów. Ważna zawodniczka tamtej ekipy, która zdobyła po sezonie brązowy medal. Weronika Gajda faulowała, drugie przewinienie kapitan polkowickiej ekipy, no i Tomas nie odpoczywała zbyt długo. Już trener Marosz Kowalczyk prosi ją o powrót na parkiet, no ale dwa przewinienia Weroniki Gajdy to jest coś, co może martwić, biorąc pod uwagę, że jeszcze dopiero 6 minut gry za nami. Oblak pod kosz do Tomas, mamy gwizdki, co tam się wydarzyło. Faul pod koszem, mamy piłkę z boku, a więc uznali sędziowie, że jeszcze przed sytuacją rzutową to wszystko się wydarzyło, a faulowała Siliani Calcidu. Ajaj, na obwód, Rezon pokazuje się do gry, ale to do czarnoskórej francuskiej piłka trafiła, zakryta przez Siliani Calcidu. Calcidu broniła dobrze, no i Tomas wybijała piłkę poza linię końcową, więc rozpoczną polkowiczanki. Juralowa mocniej kryje, zostały dwie koszykarki, próba krycia na całym parkiecie, ale dobrze poradziła sobie Jasmine Tomas z Oblak. Z lekkie problemy z opanowaniem piłki, ależ ma energii dzisiaj Jasmine Tomas, a Fagbenle zostawiona na pół dystansie, się nie myli, zwłaszcza jak dookoła niej nie ma obrońców. Najwyższe w tym spotkaniu 3-punktowe prowadzenie zespołu z Polkowic. Oblak szuka gry pod kosz. Tam nic się nie wydarzyło. Po rękach Temi Fagbenle ta piłka poszła. Jeszcze powalczyła ofiarnie o piłkę Hayes. Fagbenle do Lidam. Lidam miała trochę miejsca, nie zdecydowała się na rzut. Teraz pod koszem puściła przed siebie Rezon i z najbliższej odległości Brytyjka punktuje. Dobry fragment gry polkowiczanek. Długo, cierpliwie teraz Ajaj z charakterystycznym szybkim rzutem za trzy, no i trafia razem z Lechotową. Jest najskuteczniejszą koszykarką swojej ekipy. Po 5 punktów obie panie mają na swoim koncie. Tomas próbuje odpowiedzieć tym samym. Jasmine Tomas ten rzut za krótki zbiera Rezan. I podaje do Oblak. Oblak skontrolowała zegar. Zobaczyła, że Tomas jest dobrze ustawiona, ale to podanie dobre nie było. Zmiana. Pojawi się na parkiecie Alena Hanusowa. A siada Oblak. Intensywne, prawie 7 minut 20 sekund. Hanusowa chciała tę piłkę wybijać, ale posiadanie są polkowiczanki. Podanie do Hayes. Hayes na razie jako jedyna spośród tych, które są na parkiecie, nie zdobyła punktów. Siliani Calcidu, ładny pick and roll z Temi Fagbenle, a ta faulowana przez grającą z numerem 12 w dzisiejszym spotkaniu Wioralową. I to już drugie przewinienie tej koszykarki, a więc dwa przewinienia ma Elchotowa, dwa Teresa Wioralowa. Będzie miała nad czym myśleć Natalia Hejkowa w przerwie pomiędzy pierwszą a drugą kwartą. Temi Fagbenle nie myli się z linii rzutów wolnych. 6 punktów na jej koncie. Generalnie Temi Fagbenle na linii rzutów wolnych myli się rzadko i niechętnie. Bardzo dobra skuteczność tej zawodniczki, ponad 91%. Dwa razy skutecznie w związku z tym Brytyjka. O, i teraz faul w ataku, pani sędzino. Działo się to wprost mojego stanowiska. Ustała na dwóch nogach Jasmine Tomas. Pani sędzina była innego zdania. Jeszcze spojrzała, czy nie ma tam jakichś pretensji Jasmine Tomas, ale ta na razie zachowuje stoicki spokój. Czwarte przewinienie polkowiczanek, pierwsze Tomas, ale teraz ładnie Rezan znaleziona pod koszem. Ajaj, naprawdę pomimo wzrostu widzi bardzo dużo, ależ tutaj mamy mecz w Polkowicach. Dwupunktowe, minimalne prowadzenie zespołu mistrzyń Polski. Tiffany Hayes do Tomas. Tomas w tym tłoku podkoszowym się znalazła. Naprawdę fenomenalne zagranie
Amerykanki do Amerykanki, a teraz jeszcze przechwyt Brytyjki, bo Joanna Lida Mourner zorientowała się w tym podaniu do Alice Thomas. Lida Mourner pod kosz, o tablicę trafia! I czy mamy przerwę na żądanie? To było już za dużo dla czeskiej trenerki zespołu z Pragi. Natalia Hejkowa poprosiła o przerwę na żądanie. Sześciopunktowe prowadzenie zespołu mistrzyń Polski. Naprawdę może się to spotkanie podobać. Duża koncentracja, duża agresja i dobry pomysł wydawać by się mogło na to spotkanie przygotował trener Marosz Kowacik. Przypomnijmy sobie pierwszy mecz pomiędzy zespołem z Polkowic i z Pragi w tym sezonie Euroligi. No to tam już w pierwszej kwarcie na 10 punktów uciekły mistrzynie Czech, a potem gonić było bardzo trudno, tym bardziej, że naprawdę mądrą koszykówkę, mądrą, nowoczesną koszykówkę grają Prażanki. Lekko zafrasowane twarze. A Tygrys Polkowicki bawi się wyśmienicie w dzisiejszym spotkaniu. Tak jak myślę, kibice zgromadzeni na hali Polkowica. 6 punktów przewagi, minuta 44 do końca pierwszej kwarty spotkania. Na razie najskuteczniejsza Temi Fagbenle 7 punktów, Jasmine Thomas punktów 6 w zespole z Pragi, 2 koszykarki po 5 oczek, tak jak wspominałem, ale nie zmienia specjalnie dużo pani Natalia Hejkowa w ustawieniu. Raczej ma to być korekta w grze jej zespołu. Wróciła na parkiet Elchotowa, a za rozegranie odpowiedzialna, czy też pomagać w rozegraniu będzie Ajaj. Ładne rozrzucenie teraz do narożnika, ale ten rzut Hanusowej niecelny. Zbierają Polkowiczanki Kalsidu. Kalsidu. Spokojnie teraz do Lida Mourner, ta do Gajdy. Gajda musi uważać, ma 2 przewinienia. Kapitan mistrzyni Polski, podanie do Fagbenle. Ta jeszcze dopytała, co gramy. Do Kalsidu gramy, ta za 3. Ach, to odbija się wysoko. Oto bręczy i zbiera Alisa Thomas. Thomas od jej nogi. Piłka opuściła parkiet. Nie zgadza się z tym dość mocno Natalia Hejkowa. Ewidentnie od Alisy Thomas ta piłka się odbiła. Nie może się pogodzić z tą sytuacją. Trenerka mistrzyni Czech. Teraz dopiero stanowczy gest sędziny tego spotkania usadził panią trener mistrzyni naszych południowych sąsiadów na ławce rezerwowej. Fagbenle. Gajda tylko przebiegła. Podanie do Kalsidu. Kalsidu wskazuje, że tej piłki nie chce. Ach, blisko straty. Jednak jest Hejs. Hejs ma wyższą na przeciwko siebie rezan. Wbija pod kosz. Nie trafiła. Fagbenle. 5 sekund. Czy widzą to Polkowiczanki? 3, 2 sekundy. Jedna i trafiła. Fagbenle w ostatniej sekundzie czasu na rozegranie tej akcji. 9 punktów Brytyjki. I czyżby Polkowiczanki strefą? Tak, i od razu skutkuje to przechwytem Hejs. Przechwyciła tę piłkę, podanie do Gajdy. Gajda o tablica i nie trafia z prostej sytuacji. Szkoda tych łatwych punktów. Elchotowa przyspiesza i pozostawiona na dystansie sama. A dobrze, że nie wykorzystała tego, ale również nerwowo. 13 sekund. Lida Mourner powinna spojrzeć na zegar, dokładnie, długo rozegrać, tak żeby już nic nie zostało. Czeszką na rozegranie tej akcji. 4 sekundy. 3, 2, 1. Lida Mourner trafia! Bardzo dobra, dokładna, inteligentna, cierpliwa akcja Brytyjki, która zdobywa swój 6 punkt i wyprowadza Polkowiczanki na 10-punktowe prowadzenie po pierwszych 10 minutach tego spotkania. Duża motywacja i mobilizacja w zespole z Polkowic, to widać gołomogiem. Po pierwszej kwarcie aż 6 koszykarek z punktami. Dokładnie tak samo jest po stronie zespołu gości, ale tamte drobki poza Ajaj i Elchotową, które mają po 5 punktów, raczej skromne, bo wszystkie pozostałe koszykarki po 2 oczka na swoim koncie. A tutaj Thomas 6, Lidam 6, 3 Agnieszka Kaczmarczyk, a 9 Temi Fagbenle, która jest w tym spotkaniu absolutnie wszędzie. Może się naprawdę podobać gra Temi Fagbenle. 100% skuteczność w rzutach z gry, 3 na 3.
No i do tego jeszcze dwie zbiórki, dwie asysty. Szapoba, jeżeli chodzi o grę Brytyjki w pierwszych 10 minutach. Patrzę na statystyki zespołu z Pragi. I tam jest z tą skutecznością nieco gorzej, choć w skuteczności rzutach trzypunktowych identycznie 1-3, a więc 33%, ale skuteczność z gry Polkowiczanki 62,5%, a zespół z Pragi 40%. Wyrównała się ta statystyka zbiórek, bo 8 już na swojej tablicy zebrały Polkowiczanki. No i w tej statystyce łącznie ofensywne i defensywne zbiórki. 9 po stronie pomarańczowych, a na niebiesko dzisiaj mistrzynie Czech 10. Ale te początkowe minuty i 4 zbiórki ofensywne naprawdę dały się we znaki. Pozytywne jest to, że zespół polkowicki bardzo dobrze zareagował na to, co działo w pierwszych 2-3 minutach. Zaczynamy drugą kwartę. 10-punktowe prowadzenie zespołu mistrzów Polski, prowadzonego przez Marsza Kowaczyka. Kaczmarczyk przebiega Calcido, teraz z głębi wybiega Hayes. Grały to już Polkowiczanki, ale bez rzutu za 3 punkty. Nie, tym razem się nie udało. Calcido do narożnika. To Lida Warner postraszyła tylko rzutem. Wypuściła Harrison, ale nie trafiła rewersowego rzutu. Jelchotowa. Na przeciwko się ma Hayes. Dobrze zagrany pick and roll. Harrison jednak nie trafia przy pomocy Calcido. Zbiera Hayes. Hayes faulowana i to było przewinienie niesportowe. No, sędziowie się troszeczkę zagalopowali, bo Harrison po prostu traciła równowagę w tej sytuacji i podcięła biegnącą Tiffany Hayes. 2 rzuty wolne, piłka z boku dla ekipy polkowickiej. Teraz jeszcze dyskusja z sędzią, ale od kiedy interesuje się koszykówką, a więc dobrych już kilkanaście lat, jeszcze nie zauważyłem, żeby sędziowie, i to jeszcze jeżeli dwóch zauważyło to przewinienie, zmienili swoją decyzję. Hayes na razie bez punktów, ale to już nieaktualne, bo w tym momencie absolwentka Uniwersytetu Connecticut, grająca od 2012 roku w WNBA, rozpoczyna zbieranie punktów na swoim koncie. 12 punktów przewagi, 2 na punkcie Hayes. I tak spoglądam i wszystkie koszykarki, które pojawiły się na parkiecie w barwach Polkowic oczywiście punktowały. Co mamy? Mamy chwilkę z boku i zaczynamy. Jeszcze była dyskusja pani sędziny z trenerką zespołu Sprawy, to już wszystko wyjaśnione. Lida Warner znowu tylko straszy, że ten trzypunktowy wbiega pod kosz o tablicę, ależ tych rzutów będzie brakowało. Hayes całe szczęście zbiera tę bezpańską piłkę, podaje do Calcido. A ta do Gajdy. Gajda naprzeciwko niej Ajaj. Szkoda, że nie zauważyła tego potknięcia Ajaj. Rzut za 3 nieskuteczny. Lechotowa szybko przedostała się na pole ataku, ale podała fatalnie. Dobrze dla Prażanek, że tam Oblak była przytomnie ustawiona. Dobry Oblak. Na obwodzie to Harrison. Ta do Ajaj, Ajaj na końcu naprzeciwko Kaczmarczyk. Kaczmarczyk faulowała. W ewidentny sposób nie nadążała za szybką francuską, która minęła ją dość łatwo po linii końcowej. Musiała się ratować faulem. Agnieszka Kaczmarczyk, a to dopiero pierwsze przewinienie w tej części spotkania. Temi Fagdenle pojawia się na parkiecie. Lechotowa, ależ teraz ładnie zwiodła. Lida Warner rzuca z pół dystansu i trafia. Jest też coś charakterystycznego dla zespołu z Polkowic. A Weronika Gajda zrobiła sobie autostradę lewą stroną parkietu i trafiła spod samego kosza, zanim zorientowały się w jej zamiarach zawodniczki mistrzyń Czech. Wciąż 12 punktów przewagi, wciąż dobra gra zespołu z Polkowic. Oblak odcina na odpodań. Naprzeciwko Ajaj Hayes, która ustała, jeszcze zebrała piłkę po niecelnym rzucie francuski. Tiffany Hayes, zasłona od Fagdenle. Hayes ma naprzeciwko siebie Oblak. Minęła ją z dziecinną łatwością, wbiegła pod kosz. Trafiła w ekwilibrystycznej pozycji Tiffany Hayes. Fenomenalna akcja. Ten crossover w narożniku boiska. Palce lizać. Lechotowa.
Lechotowa teraz próbuje odcięć się tym samym, rzut z dalekiego półdystansu niecelny. Kto zbijał tę piłkę? Alicia Thomas. Ona ma dzisiaj dużo pretensji do sędziów, ale my się chyba niespecjalnie na to będziemy obrażać. Przewaga Polkowiczanek rośnie, irytacja ekipy z Pragi również. Ale przed nami jeszcze mnóstwo grania, 7,5 minuty w tej części spotkania Gajda. Natomiast oddaje piłkę, zasłonął Kaczmarczyk. Kaczmarczyk świetnie dotarło to podanie i Alicia Thomas zablokowana przez Fagmenle, ale o tablicę jeszcze rzuciła i trafiła przy faulu Weroniki Gajdy, dla której jest to trzecie przewinienie. No i już do zmiany ustawiona jest Jasmine Thomas. Trochę niepotrzebne to przewinienie Weroniki Gajdy. Szkoda, że tak to się skończyło. A próbowała jeszcze spojrzeć głęboko w oczy Temi Fagmenle. Amerykanka jakby chciała pokazać, że ten wcześniejszy blok nie zrobił na niej żadnego wrażenia. Nie wiem, na mnie by zrobił. Rzut za krótki z linii rzutów wolnych. Gwiazdy zespołu z Pragi. Wciąż 12 punktów przewagi zespołu z Polkowic. Thomas, to Lidam Warner. Ta dużo gra dzisiaj na koźle podanie do Fagmenle. Fagmenle miała spóźnioną na obronie Harrison. Rzut był dobry, ale niecelny. Czasami bywa i tak. Trzeba teraz dać siebie dużo w obronie. Thomas, to Black pomagała. Hej, Fagmenle, jeszcze jeden blok. Tym razem na Harrison. Wydawało się, że jest spóźniona Brytyjka. Ale naprawdę zdążyła, dała radę jeszcze zablokować ten rzut. Na obwodzie Agnieszka Kaczmarczyk oddaje do Lidam Warner, naprzeciwko niej jest Harrison. Izabel Harrison, dobrze teraz wybroniły to podanie zawodniczki z Pragi, ale nie do ataku do Thomas, już bardzo złe. No i przeczyta to bez najmniejszych problemów Lidam Warner, a Thomas o tablicę, jak to wpadło, to wie tylko Amerykanka. Takim łukiem rzut o tablicę z drugiej strony po ominięciu już obręczy. Naprawdę piękne zagranie Jasmine Thomas. 8 punktów na jej koncie, 14 punktów przewagi. Oblak zostawiono na pół dystansie. Prażanki nie mylą się zbyt często w tego typu sytuacjach. Mówiłem, że grają nowoczesną koszykówkę, a więc szybką i dokładną, przestrzenną, ale nie unikają w przeciwieństwie do wielu koszykarskich ekip. To w swój dystansu, to jak Fagmenle, choć teraz nie trafiła Brytyjka. Alicia Thomas. Lekko już mam wrażenie zrezygnowana, z radością podzieliła się kilka z Oblak. Oblak próbuje zgubić Lidam Warner, podanie do Harrison. Ta piłkę traci, piłka sporna. I kogo wskazuje strzałka w tej sytuacji? Zostajemy na polu ataku. Podobać się może naprawdę duże zacięcie. Mocna gra w obronie, duże skupienie w zespole prowadzonym przez trenera Marosza Kowacika. Jeszcze poproszona Fagmenle o schowanie koszulki w spodenki. A piłka za linii końcowej dla zespołu prowadzonego przez tę panią trener, przez Natalię Hejkową. Harrison, bardzo specyficzny ten dwutakt, no ale trzeba było już rzucać, bo czasu było bardzo mało. Nie wystarczyło, żeby oddać celny rzut, więc od własnej linii końcowej, spod własnego kosza rozpoczynają zawodniczki trenera Kowacika. Thomas do Kaczmarczyk, Kaczmarczyk z piłką zwrotną, podanie już do Lidam Warner. Lidam Warner szukała zagrania z Kaczmarczyk, podała jednak do Fagmenle, ta do Agnieszki Kaczmarczyk. Agnieszka Kaczmarczyk z bloku podkoszowym z 2 metrów zdobywa swój 5. punkt. 14 punktów utrzymują się wciąż na, nie powiem bezpiecznym, ale dość stabilnym prowadzeniu zawodniczki trenera Kowacika. Oblak, Oblak uniemożliwiony ten rzut z pół dystansu w narożniku. Znaleziona w ostatniej chwili grająca z szóstką Karolina Elchotowa.
ale ten rzut niecelny. Nie lubią rzutów pod presją za 3 punkty. Jeżeli decydują się na rzuty za 3 punkty, to albo z dobrze przygotowanych pozycji, albo w kontrze. Lubią wtedy posłać piłkę do narożnika boiska zawodniczki ekipy USK Praga. Karolina Bus pierwszy raz na parkiecie w dzisiejszym spotkaniu. Ona się pokazała z dobrej strony w kilku meczach euroligowych z ważnym ogniwem w rotacji trenera Marysza Kowaczika. Choć teraz gra trochę mniej w tym meczu, dopiero kiedy Kowaczik pojawia się na parkiecie Calcido. Nie trafia z najbliższej odległości, choć wydawało się, że ta sytuacja była już przez Greczynkę wygrana. Podobna sytuacja jak przed paroma minutami z rzutem Temi Fadbenle. Tam również wszystko wykonane tak jak należy, ale piłka odbija się za mocno od dalszej części obręczy i nie wpada do kosza. 4 minuty gry w pierwszej połowie. Marosz Kowaczyk jeszcze nawet nie prosił o czas w tej pierwszej części spotkania. Rezan tyłem do kosza. Mocno, twardo stała Temi Fadbenle, ale Maria Rezan zdobywa jednak punkty. 4 na jej koncie. Była koszykarka CCC Polkowice na razie nie zaliczy tego meczu do udanych. Fadbenle, Kaczmarczyk, trochę mniej ruchu. Kaczmarczyk faulowana przez kogo? 37, a więc Oblak faulowała w tej sytuacji. To pierwsze przewinienie tej koszykarki, trzecie zespołu z Pragi, więc bardzo czysta, pomimo dużej fizyczności, kwarta w wykonaniu obu ekip. A teraz pani Natalia Hejkowa została ukarana przewinieniem technicznym. Za dużo było tych dyskusji z sędziami. Tegoroczna edycja Euroligi Kobiet pokazuje, że nie lubią dyskusji arbitrzy koszykarskich spotkań. Stylianie Calcido z szansą na gratisowe punkty nie trafiła Greczynka. Szkoda. Była Fadbenle, może to ona powinna rzucać, ale to oczywiście decyzja trenera Marosza Kowaczika. Efekt taki, że piłka z boku dla pomarańczowych. Pokazuje się dobry Fadbenle, do niej piłka. Fadbenle to pusta, miała trochę miejsca, nie zdecydowała się na rzut. Teraz pod kosz, ale musiała odgrywać do Kaczmarczyk, Kaczmarczyk do Tomas, Tomas do Pus. 2 sekundy, rzut Karoliny Pus, odbija się od obręczy, ale zbija Calcido, chyba się pośpieszyła z tym rzutem. Greczynka trzeba było grać dłużej, trzeba było faulować. Oblak o tablicę, trafia. Próbowały przerwać tę akcję faulem koszykarki z Polkowic, no ale nie udało się. Teja Oblak, Słowenka, trafia z najbliższej odległości, 10 punktów przewagi Polkowiczanek. Kaczmarczyk do Calcido, Calcido, bliska strata, ale ostatecznie utrzymała się przy piłce. Podanie fenomenalnie do Pus, a ta nie marnuje takiego prezentu, ależ znalazła teraz miejsce pod koszem Stiliani Calcido. A Karolina Pus, pierwsze punkty w tym spotkaniu. Oblak za 3, to nie będzie celny rzut. Rezan ładnie zebrała piłkę pivotem do środka. Znalazła się pod samym koszem i zdobyła swój 6 punkt. 40 do 30 w tym momencie, w tym fragmencie spotkania, wyrównane spotkanie. Tomas jeszcze raz, co ona robi się na tych crossoverach? To jest coś niebywałego i teraz to był faul w ataku. Faul w obronie Agnieszki Kaczmarczyk, to trzecie przewinienie Polkowiczanek w tej kwarcie, a więc piłka z boku. A Agnieszka Kaczmarczyk faulowała po raz drugi. Przebiegła się po niej Alicja Tomas. Mocno sfrustrowana dzisiaj gwiazda zespołu z Pragi. Nie czyta gry koleżanek, one jej nie za bardzo szukają. Lub wróć, szukają, ale nie potrafią znaleźć na dogodnej pozycji. Chętnie biega do kontry, ale też bardzo dobrze do obrony wracają podopieczne trenera Marosza Kowaczika. Piłka z boku, ajaj. Oblak wbiega pod kosz, no i chwila nieuwagi. Teraz Jasmine Thomas skutkuje tym, że Teja Oblak staje się najlepiej punktującą zawodniczką zespołu z Pragi. W międzyczasie faul. I jeszcze raz Teja Oblak faulowała. Piłka z boku. Czwarte przewinienie zespołu USK Praga. No ale to, że zbliżyły się na 8 punktów mistrzynie Czech, powoduje reakcję trenera mistrzyni Polski, które postanowił zaprosić na krótką 60-sekundową rozmowę swoje koszykarki.
rzut oka na statystyki. Delikatnie w górę drgnął procent skuteczności z gry. 43% już niemalże zyskał gości. Wciąż wysoki 48% wskaźnik w skuteczności rzutów z gry zespołu z Polkowic. 15 na 31 rzutów zostało trafionych. Trochę martwi średnia dyspozycja w rzutach za 3 punkty ekipy mistrzyni Polski, bo na razie jeden rzut celny na 5 prób. Może cieszyć albo powodować delikatny uśmiech pod nosem. Taka sama skuteczność ekipy mistrzyń Czech, jeżeli chodzi o zbiórki, bo to newralgiczna statystyka, to również blisko remisu 19, ekipa z Pragi, 18 Polkowiczanki. Maroš Kovačík już przekazał, jak mają wyglądać te ostatnie dwie minuty pierwszej połowy tego spotkania. Wynik wciąż bardzo korzystny dla zespołu z Polkowic, choć te kwarte na razie wygrywają dwoma punktami, 14 do 12 podopiecznym Talii Hejkowej. Fagrenle do Tomas. Tomas korzysta z zasłony, podanie do Kaczmarczyk. Kaczmarczyk do Jasmin Tomas, jeszcze raz ta sama sytuacja. Jasmin Tomas ładnie zwiodła teraz swoją rywalkę, rzuca, nie trafiła, ale zbiła Jani Kalsidu. Kalsidu za 3 punkty. Nie chce wpaść ta piłka, ale zbiera Hejs. Hejs chyba była faulowana w tej sytuacji. Kolejna zbiórka ofensywna. Podawała Agnieszka Kaczmarczyk. Dobrze, że była na linii tego podania Fagbenle. Nie mogła podać Kalsidu. Ta do Tomas. Tomas za 3. Może teraz. Tomas nie trafiła. No i faul walczącej o zbiórkę z Jani Kalsidu. Trochę martwi ten brak skuteczności z linii 6,75. Pokazuje teraz trener Maroš Kovačík Agnieszce Kaczmarczyk, że pod koszem była dobrze ustawiona jej koleżanka w momencie tej pierwszej zbiórki ofensywnej. Ale teraz trzeba skupić się na obronie. Oblak, z nią trzeba naprawdę blisko w obronie grać. Rezan, Rezan. Ileż tych pivotów, ale teraz zatańczyła w polu 3 sekund Maria Rezan. I zdobywa swój 8 punkt w tym meczu. 6 punktów przewagi mistrzyni Polski, było już 14. Dobrze byłoby przed przerwą coś dorzucić do tej zdobyczy punktowej. Hejs, Hejs. No, tam sędziowie uznali, że w piłkę atakowały Prażanki. Hejs dopiero teraz z trudem po tym ataku się podnosi. Alisa Tomas do Ajaj, ta pod kosz chciała zagrać do Kateryny Elhotowej, ale podanie bardzo mocno niedokładne. Zmiana w zespole z Polkowic. Agnieszka Kaczmarczyk siada na ławkę rezerwowych. John Alida Warner pojawia się na parkiecie. Wysoko wyszły do krycia zawodniczki z Pragi. Takie markowanie Czechami może nazwać przy wyprowadzeniu piłki z linii końcowej. Ładnie pod kosz, teraz podanie do Fagbenle, choć zorientowały się w tym wszystkim zawodniczki z Pragi. Kontra, podanie do Oblak, Oblak zablokowana! Czy był faul? No był. Poleciała jeszcze... Ojoj, czy tam coś się nie stało poważnego? Tiffany Hejs. Tiffany Hejs leży pod... Jest potrzebna pomoc medyczna. Ojojoj, wygląda to bardzo źle. Tiffany Hejs trzyma się, zdaje się, za nadgarstek. Mocno pobiegła w tej kontrze zespołu z Pragi Amerykanka. No, ona się nie oszczędza. Ona idzie zawsze do samego końca. Po tej próbie bloku pofrunęła po parkiecie aż pod... sektor zajmowany przez kibiców z Pragi. Słyszycie Państwo tę ciszę na parkiecie. Tiffany Hejs, Amerykanka z azerskim paszportem. Zakładam, że już nie zagra w tej części spotkania. Miejmy nadzieję, że w ogóle wróci na parkiet. Z grymasem bólu podnosi się i teraz błyskawicznie parkiet opuszcza. Chodzi o prawą rękę. Tiffany Hejs. Zobaczymy. Na parkiet wraca Agnieszka Kaczmarczyk. Dwa rzuty wolne w wykonaniu tej Oblak. 8 punktów na jej koncie. Najskuteczniejsza obok Marii Rezan.
już 9. Teo Black te kosze, no powinna jeszcze pamiętać, sezon 2013-2014. 31 meczów w barwach ekipy z Polkowic, teraz rzut nieskuteczny, Tomas zebrała, Agnieszka Kaczmarczyk, to były kropki, a nie, opuściła parkiet za linią końcową, Agnieszka Kaczmarczyk broniła bardzo dobrze w tej sytuacji, trzymamy przerwę na żądanie, tak, Marusz Kowalczyk prosi o czas, no i słusznie, jeżeli ma czas i może rozwiązować ostatnią akcję w pierwszej połowie, należy to uczynić. Wracając do tej Oblak, sezon 13-14, w barwach pomarańczowych, 31 meczów, 17 minut rozgrywanych średnio, 6 punktów. Natomiast ciekawostka związana z panią Teją Oblak jest taka, że jest to starsza siostra niejakiego Jana Oblaka, a tego już fani piłki nożnej powinni kojarzyć jak najbardziej. Bramkarz reprezentacji Słowenii, no i bramkarz również Atletico Madryt, no, młodszy brat koszykarki prezentującej się niegdyś na parkiecie w Polkowicach, a dziś w barwach zespołu z Pragi walczącego o być może kolejny triumf w Eurolidze Kobiet. O tym będzie niezwykle ciężko, bo zespoły z Rosji prezentują fenomenalną formę w tegorocznych rozgrywkach, no, ale na pewno celem jest powtórzenie sukcesu z 2015 roku, kiedy to Prażanki triumfowały w tych prestiżowych rozgrywkach. Lidam Warner, Calcido, Fagbenle, Tomas i Kaczmarczyk. To one tę ostatnią akcję w drugiej kwarcie mają rozegrać. Osiągnięty już limit fauli w wykonaniu zespołu z Pragi. Fagbenle do Calcido, Calcido do Tomas. Trochę straciła na dynamice ta akcja. Złe podanie. Jasmin Tomas, jedna sekunda, dwie. Nie zdążą rozegrać tej akcji, choć zagrały w obronie bardzo dobrze. Pierwsza kwarta wygrana przez Polkowiczanki 28-18, druga przegrana 12-17. Ostatecznie po dwóch kwartach daje to nam wynik 40-35. To wciąż jest dobry rezultat promujący zespół z Polkowic do dalszej rundy rozgrywek Euroligi Kobiet. Czy uda się ten trend pozytywny utrzymać? W drugiej części spotkania dowiemy się za kwadrans.
40 do 35. Taki wynik mamy na tablicy świetlnej w meczu 14. kolejki Euroligi Kobiet grupy A pomiędzy CCC Polkowice a USK Praga. 5 punktów przewagi mistrzyń Polski, pomimo tego, że momentami było już nawet 14. Wszyscy tutaj w hali w Polkowicach drżeli, jak będzie wyglądała sytuacja Stephanie Hayes, ale ona wróciła z szatni na parkiet. Przyklejony palec najmniejszy do serdecznego, a więc to nie kwestia nadgarstka, tylko pewnie wybitego palca. Była na rozgrzewce. Wygląda na to, że będzie mogła kontynuować spotkanie. 5-punktowe prowadzenie. Przypominam, taki wynik gwarantują Polkowiczankom 4. miejsce w grupie A. Ja Was do upragnionego Final Eight. Ale jeżeli nawet miałyby Polkowiczanki ten mecz przegrać, gdyby tak się wydarzyło, to biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Skio, gdzie tamtejsza ekipa gra z zespołem Nadjeżdy Orenburg, no to Polkowiczanki i tak dziś będą miały powody do uśmiechu, bo familia Skio po 23 minutach prowadzi z Nadjeżdą Orenburg 48 do 29. I taki wynik nawet przy ewentualnej porażce Polkowiczanek gwarantuje im awans do Final Eight. Miejmy nadzieję, że tego typu liczenie nie będzie nikomu do niczego potrzebne, a Polkowiczanki zameldują się po okazałym zwycięstwie z ekipą z Pragi. Zameldują się w Final Eight Euroligi Kobiet. Zaczną Polkowiczanki, mistrzynie Polski z środka boiska. Stiliani Kalsidu trochę brakuje dzisiaj jej trójek. Miejmy nadzieję, że te trójki pojawią się w drugiej części spotkania. Fagbenle, faul w ataku, wystawione biodro brytyjskiej koszykarki. No i sędziowie zauważyli to bez problemu. Szybki już po 9 sekundach pierwszy faul w trzeciej kwarcie. Oblak. Podanie do Alicy Thomas, Amerykanka z piłką w dłoniach. Jest już Ajaj do Thomas. Naprzeciwko Thomas ma Fagbenle. Blisko tam błędu kroków. Trzeci blok w dzisiejszym meczu w wykonaniu Temi Fagbenle. Czuje się dziś dobrze w tym elemencie Brytyjka. Thomas pod kosz. To się udawało wiele razy w pierwszej połowie. Tym razem jednak nie. Wpadła jeszcze na Agnieszkę Kaczmarczyk. Przewaga liczebna w kontrataku zespołu z Pragi i Oblak w tej szybkiej grze z kontrataku czuje się wyśmienicie jako pierwsza w ogóle w dzisiejszym spotkaniu. Zalicza dwucyfrową zdobycz punktową. Już tylko 3 punkty przewagi ekipy Marosza Kowacika. Kaczmarczyk mija Thomas bardzo łatwo. Próba odegrania jeszcze na obwód, bo tam dobrze stała Rezan. No ale przechwyt dobrze stojącej Aja i Fagbenle stała bardziej w narożniku. Teraz chyba słuszne pretensje Marosza Kowacika do Agnieszki Kaczmarczyk. W międzyczasie przerwany ten kontratak. Jasmine Thomas z drugim faulem. Ale nie można pozwalać na łatwe punkty zespołowi z Pragi, bo one jak się rozpędzą, są później trudne do dogonienia. Oblak do Ajaj. Przeciwko francuski jest Gryczynka. Teraz Fagbenle. Wysokie show. Wygoniona Ajaj. Daleko pod koło środkowe. 10 sekund na rozgranie akcji. Reza do Ajaj. Ta za 3. Ona potrafi to robić. Tym razem rzut niecelny. Zbiera Jasmine Thomas. Thomas chyba będzie uspokajać. Nie ma szansy na szybki atak w wykonaniu pomarańczowych. Faulowała Ajaj. Jest to jej pierwsze przewinienie. Do tej pory 5 punktów. Valeriana Ajaj, francuska zawodniczka, pomimo wysokiego wzrostu, doskonale radząca sobie na rozegraniu. Dzieli się piłką niczym rasowa rozgrywająca. A w zespole z Pragi taka dwójko, trójko, czwórka momentami w zależności od potrzeb. Tak jak teraz. Jest Fagbenle, zasłona dla Kalcidu, ta do Gajdy, Gajda z narożnika, bliski trafienia, ten rzut był, a Rezan przy próbie bloku faulowała dość mocno Fagbenle. Fagbenle nie zdążyła dorzucić punktów, zdążyła za to z faulem Maria Rezan na linii rzutów wolnych. Fagbenle najskuteczniejsza w drużynie z Polkowic w pierwszych 20 minutach spotkania.
Fagbenle, mówiłem, ponad 91% skuteczności i ona z kolei jako pierwsza z pomarańczowych dwucyfrowa zdobyć, 10 punktów na jej koncie. Wybrana w trzeciej rundzie draftu z numerem 35 przez zespół Minnesota Lynx w 2016 roku. Skuteczna dwukrotnie ta koszykarka. Stanu 5 punktów przewagi ekipy Marosza Kowacika. Ajaj, mocno wypychana przez Fagbenle. Teraz poszła w drugie tempo i trochę dalej. Weronika Gajda nie utrzymała piłki w dłoniach. Alicia Thomas, która z Piotrczanek jednak ostatnio dotykała tej piłki. Na 7 sekund do końca tej akcji to Prażanki będą rozpoczynać kolejną swoją akcję. Podanie do Tomasa bezpośrednio z powietrza. Naprawdę ładna akcja Alisy Thomas. Pierwsze punkty w drugiej części spotkania, 6 dopiero na jej koncie. Wspominam, średnio 18 zdobywanych w tej edycji Euroleague Kobiet. Fagbenle teraz minęła Rezan, rzuciła o tablicę, ale domagała się tam faulu, a rzut nieskuteczny. Ajaj, do Thomas. No kryta w tym momencie była przez Janik Kacidu. Kacidu wybijała jej z kozła tę piłkę. To zawsze jest ryzyko. W momencie, kiedy uderza się piłkę zza pleców rywalki, sędziowie mają często przywilej, prawo do odwiedzania faulu. No i tak też było w tej sytuacji. Trzecie przewinienie Greczynki, ona i Weronika Gajda z trzema przewinieniami. Stella Kalsido siada na ławkę rezerwowych. A pojawia się Joanna Lida Warner, 6 punktów tej koszykarki, żadnego celnego rzutu za 3 do tej pory Rezan. Daleko wyrzucona, blisko przechwytu Thomas i teraz jej się udało. Thomas naprzeciwko ma Oblak, Oblak faulowała, rzut niecelny. Wściekła na siebie Jasmine Thomas, chciałaby zobaczyć tę piłkę w koszu i akcję 2 plus 1. Dwa razy blisko przechwytu, za drugim razem już się udało Amerykańce tę piłkę przechwycić, a fauluje Oblak i to jest jej trzecie przewinienie. To również może być problem dla zespołu z Pragi, a Jasmine Thomas zdobywa swój 9 punkt. Bardzo dobre zawody tej koszykarki w pierwszej części spotkania. 2 asysty do tego jeszcze dorzuciła. 2 razy teraz skutecznie. No i ona też ma dwucyfrowy dorobek, już 10 punktów na jej koncie. 2 asysty, 3 zbiórki, a teraz faul. Faulowała z numerem 5 Jasmine Thomas i to też nie jest dobra informacja dla Marasza Kowaczika, bo jego dwie rozgrywające mają po 3 przewinienia, a tutaj jeszcze jest 17 minut do grania. Weronika Gajda i Jasmine Thomas z 3 przewinieniami i teraz w tej obronie trzeba będzie jednak uważać. Rezan na pół dystansie, blisko niej Fagbenle, naciska podanie do Ajaj, chyba faulowała w tej sytuacji, ale gramy dalej, blisko straty zawodniczki z Pragi, ostatecznie to się wydarzyło. A jeszcze jedno takie zagranie i będzie odpisane faul niesportowy. Równe traktowanie sędziów dzisiaj. Jeszcze jedne dyskusje trenera Kowaczika z sędziami dzisiejszego spotkania i skończy się to tak jak w pierwszej połowie dla Natalii Hejkowej, a więc przewinieniem technicznym przez ona też drużyna Polkowic, że kolejna próba flipowania będzie skutkowała faulem technicznym. 5 punktów przewagi, szansa na to, żeby odskoczyć trochę mocniej niż tylko te 5 oczek. Na minimum 3 akcje rzutowe, może jakimś rzutem za 3 punkty. Na razie 1 na 8 prób skutecznych. Faulowała teraz, zdaniem sędziów, Temi Fagbenle. Ja zawieszam delikatnie głos, bo ja faulu nie widziałem, Temi Fagbenle też nie widziała. Rezan, którą miała na plecach Fagbenle, również tego faulu nie poczuła. No, ale sędziowie gwizdnęli to przewinienie. Jest to 5. przewinienie zespołu z Polkowic, faul w ataku, a więc rzutów wolnych nie ma, ale każdy następny będzie skutkował rzutami wolnymi. Wraca Tiffany Hayes na parkiet, z tego się bardzo cieszymy. Oblak rozprowadza piłkę do Ajaj naprzeciwko Gajda. Dobrze to ustała, podanie do Alisy Tomasta, rzuciła faulowana. I kto faulował? 12. Agnieszka Kaczmarczyk. Zadrżałem, czy tam kciuk nie jest wyciągnięty.
przypadku sędziego, że nie pokazuje, że 13, bo to byłoby czwarte przewinienie Weroniki Jajda, a dla Agnieszki Kaczmarczyk jest to trzecie przewinienie. Jest problem, bo nie ma Linety Kaiser w dzisiejszym meczu, więc tych wysokich zawodniczek nie ma wszystkich do dyspozycji, a Tomas w tych rzutach wolnych nie spisuje się jakoś rewelacyjnie. 58-59% skuteczności tej zawodniczki w tegorocznych rozgrywkach. Tym razem dwukrotnie się pomyliła. Joanna Lina Warner. Może ona coś dorzuci z wachlarza swoich umiejętności ofensywnych. Wejdę do Hayes. Hayes, ona też powinna po tej nieobecności i kontuzji dobrze się zapisać. Hayes do Kaczmarczyk. Kaczmarczyk z pół dystansu nie trafia. Powalczyła Hayes. Ostatecznie piłka w dłoniach Rezan. Ta do Kateryny Elchotowej. I Oblak znowu przytomnie. Blisko błędu połowy, ale Oblak do Elchotowej, Elchotowa do Ajaj, Ajaj na pół dystansie nie trafiła. Rezan ponad Fagbenle zebrała i zdobywa swoje kolejne punkty. Maria Rezan to proszę zna wyśmienicie. Na sezonu 16-17 przecież jeszcze niewiele minęło, a wtedy zdobywała brązowy medal z zespołem z Polkowic. 3 punkty znowu przewagi. Na rozrzutu była Kaczmarczyk, ale ona już przestała wierzyć chyba w swój rzut z daleka, to jak w ogóle polkowiczanki. Gajda, Gajda pod kosz, rzuciła, odbija się piłka od boku tablicy. Faul Weroniki Gajdy i to będą 2 rzuty wolne, no bo limit fauli przekroczony. Faulowała nie Gajda, a Temi Fagbenle. No i sytuacja z faulami jest naprawdę bardzo nieciekawa w tym momencie, jeżeli chodzi o ekipę Marosza Kowaczika. Szczęście w nieszczęściu, że faulowała ona była Alisa Thomas. Chyba niespecjalnie sobie radzi w tym elemencie koszykarskiego rzemiosła. No i Jasmine Thomas, Tiliani Calcido pojawią się na placu gry, a Thomas tym razem zdobywa punkty. Czy za drugim razem również będzie skuteczna? Zmniejszy się do minimalnej różnicy. Ta odległość między dwiema drużynami nie. Drugi rzut nieskuteczny, więc te 50% cały czas utrzymywane skuteczności. Lida Warner na obwodzie, szuka gry pod kosz, jest Fagbenle z pół dystansu. Wreszcie trafiają polkowiczanki, 46 punktów, a Fagbenle 13 na koncie. 4 punkty przewagi, 4,50. Do końca trzeciej kwarty Oblak, ona tutaj wyrasta pierwszoplanową postać, Elchotowa, to nie Gajda, Gajda ma 3 przewinienia, trzyma też Kaczmarczyk, Elchotowa za 3, ale teraz była akcja w wykonaniu Czeszki, błyskawiczne podanie do kontrataku, faulowana była w tym momencie Tiffany Hayes, domaga się tego faulu jeszcze blisko przechwytu, była Joanna Lida Warner, Hayes zdobywa punkty. Będziemy mieli zmiany, ale faul był ewidentny pod samym koszem. Napierała ciałem rywalka na Amerykankę z azerskim paszportem w barwach CCC Polkowice. No ale cóż, sędziowie widzieli to inaczej. Alicja Thomas na pamięć do Kateryny Elchotowej. Ta była w zupełnie innym miejscu na parkiecie. Więc strata zespołu z Pragi. Duże pretensje ma dzisiaj do koleżanek. Gwiazda zespołu z Pragi. Lida Warner. Zasłona dla Thomas. Thomas cały czas na koźle oddaje Fagbenle. Fagbenle do Hayes. Hayes w tańcu z piłką. Hayes podaje łukiem do Fagbenle. Ta do narożnika do Lida Warner. A ta za 3. Nie trafiła. Piłka odbiła się od obręczy. Zebrała Ajaj, Oblak w kontrze, nie trafiła, kto zbierze piłkę, Thomas blisko błędu kroków, nie trafiła również, zebrała Temi Fagbenle, to ona podaje spokojnie do Jasmine Thomas tę piłkę, dużo nerwów, mało punktów na razie, 8-10 przegrywają punktowiczanki w tej kwarcie, więc nieduża zdobyć punktowa jednych i drugich, Thomas odegrała do narożnika. Tu jest Hayes za 3, nie chce wpaść ta piłka jak zaczerwana wciąż, tylko z jedną trójką polkowiczanki, a ta statystyka jest naprawdę dzisiaj na niekorzyść ekipy trenera Kowaczyka. 1 na 10 była
skuteczna. Alice Kałas niedokładnie pod krosz forsowała indywidualną grę, mimo tego, że była źle ustawiona, źle ten rzut hakiem takim specyficznym wykonany i znowu Poltowiczanki. William Warner, Warner do Kalcidu, Kalcidu zimno, pista Grecinka, potrzebujemy jakiegoś dobrego zagrania, podanie do Tomas, 4 sekundy, 3, 2, 1, Fagbenle o tablicę, nie trafia, zbiera Rezan, będą tutaj nerwy do samego końca, dużo nieskuteczności, dużo emocji w tym spotkaniu jeszcze przed nami, pod warunkiem, że nie zabraknie Polkowiczankom limitu przewinień lub energii, bo naprawdę dużo serca wkładają w to spotkanie. Blisko przechwytu teraz Hejs, rzut za 3 punkty i znalazł znowu drogę do kosza. Mamy remis w tym spotkaniu, a Katarzyna Elchotowa po raz kolejny z linii 6,75, 48,48. Tomas zasłona od Fagbenle, Tomas do Deni Fagbenle, Brytyjka z pół dystansu, o tablicę, piłka nie wpada, wybrała piłkę z kozła. A ja Lida Warner pod kosz, odegrała do Fagbenleta, mocno zmęczona, rzuca z pół dystansu, Hejs o tablicę rzuca, tej zbiórka o nad oblak, nieprawdopodobną chęć do walki, o każdą piłkę ma Tiffany Hejs, a oblak fauluje po raz czwarty w dzisiejszym meczu i to jest dla Polkowiczanek dobra informacja, Tiffany Hejs obolała po tym faulu, który ona popełniła ostatecznie pod koniec drugiej kwarty spotkania, walczy o każdą piłkę. To nie jest jej mecz, bo Tiffany Hejs ma tylko 6 punktów, a średnio w rozgrywkach Euroligi notuje tych punktów odrobinę więcej, bo ponad prawie 12, ale na liczbę wolnych Amerykanka spisuje się naprawdę dobrze. 7 punktów i odskakują zawodniczki trenera Kowaczyka na 1 punkt od ekipy USK Praga. Hejs dwukrotnie skutecznie, już 8 punktów na jej koncie. No i 2 minuty do gry w trzeciej kwarcie. Ajaj, kryta przez Hejs. Ajaj, ależ ładnie zgubiła Hejs. Teraz Kaczmarczyk dobrze stanęła w obronie. Ale ajaj, indywidualna akcja Valeriano. Ajaj, 7 punktów francuski. I znowu remis na tablicy świetnej, 50 do 50. Jasmine Thomas. Było trochę przestrzeni. Kaczmarczyk za 2. To będzie niecelny rzut. Ale Hejs zebrała i z najbliższej odległości zdobywa swój 10 punkt. No odskakują Politowiczanki znowu minimalnie na 2 punkty. Rezan ma przewagę fizyczną i wzrostu nad Kaczmarczyk, ale nie wykorzystuje jej, a Kalcidu wykorzystuje swoje doświadczenie. Podanie do Hejs. Hejs do Lida Warner. Tam nie wybiera siłowego rozwiązania rzutu za 3. Gra indywidualnie. To było blisko faulu. Wykonanie Tomas. Ale wciąż pyta Polkowiczanek. Agnieszka Kaczmarczyk. No i strata zespołu z Polkowic na pograniczu faulu. Cały czas ta obrona zespołu z Pragi, ale wspominałem o tym. One jak nie muszą, to nie faulują. Ajaj, wspominałem też o tym, że ona z piłką czuje się świetnie. I pokazała to akcję temu. Teraz Lida Warner, ona jest bardzo dobra w obronie, tak samo jak Jasmine Thomas. A agresywnie Stylianie Kalcidu, blisko straty Prażanki. Thomas, ale ładnie to teraz zrobiła. I to był faul, czy był faul, pani sędzio? Zaraz zobaczymy. 2 punkty zaliczone. Jasmine Thomas faulowała 4. przewinienie amerykańskiej rozgrywającej. Remis na tablicy świetnej. I na linii rzutów wolnych Alisa Thomas. Ona w tym meczu ma 9 punktów, łącznie z tym, który teraz wpadł do kosza. No i ten też wpada, więc 10 punktów na jej koncie. I pierwsze od pierwszych minut pierwszej kwarty prowadzenie zespołu USK Praga. Jasmine Thomas, zespołu od Kaczmarczyk. Thomas o tablicę nie trafia. No, to była akcja szykowana na penetrację podkoszową. Jeszcze raz bardzo dobrze Tiffany Hejs. Kto ostatecznie tę piłkę wygarnie? Joanna Lida Warner faulowana przez Alice Thomas. Będą rzuty wolne,
jeszcze potrzebny limit fauli, a na linii rzutów wolnych ten Fagner, nie, przepraszam, John Alida Warner oczywiście. I szansa na powrót, na prowadzenie siada na rezerwowej czasem u nas. Myślę, że przez chwilę powinniśmy ją oglądać właśnie tam, bo najważniejsze fragmenty tego spotkania jeszcze przed nami, a John Alida Warner w tym sezonie na linii rzutów wolnych 70%. Sędziowie jeszcze dyskutują. Tak, numer 25 faulowała. W związku z tym Alisa Thomas z przemieniem. To dopiero drugie przemienienie amerykańskiej koszykarki, a John Alida Warner, no chcielibyśmy ciąć więcej niż te 70%. W tej sytuacji chcielibyśmy 100% punktów. Pierwszy rzut skuteczny, to dopiero pierwsze punkty po przerwie brytyjskiej koszykarki. Remis. Drugi rzut również skuteczny. Alida Warner 8 punktów. Szybko kurczy się ten czas, ależ podanie do Rezan, a ta trafia z faulem. Agnieszka Kaczmarczyk fauluje po raz czwarty w dzisiejszym meczu, a Maria Rezan z szansą na dodatkowy punkt. Źle Agnieszka Kaczmarczyk teraz stanęła w obronie, umożliwiła to podanie, bardzo dobre zresztą w wykonaniu Elchodowej. No i Rezan z szansą na swój 13 punkt zdobywa go. 3 sekundy na rozgranie tej akcji mają Polkowiczanki. Gajda, 2-1, rzut z połowy boiska o tablicę. Chciałbym powiedzieć, że było blisko. No parabola była niezła, ale piłka do kosza nie wpada. 54-56, ta kwarta przegrana 14-21. No i powoli, skutecznie doganiały, aż przegoniły zawodniczki z Pragi, mistrzynie Polski. Szybki rzut oka na to, co się dzieje z Kio, bo to nas najbardziej przy tym obrocie spraw interesuje. Tam miejscowa familia prowadzi na 6 minut 49 sekund do końca spotkania z zespołem z Orenburga. 63-46, a więc 17 punktów przewagi i niespełna 7 minut do końca, a więc wciąż to jest pozytywny wieczór dla ekipy z Polkowic. Choć szkoda tego, że nieskuteczne są na linii 6,75 podopieczny Marosza Kowalczyka. 10% skuteczności, jeden celny rzut na 10 wykonywanych prób. Bardzo źle, ale jeżeli dołożą ten fragment koszykarskiego rzemiosła, jest szansa tutaj jeszcze powalczyć z faworyzowanym, no bądź co bądź, zespołem USK Praga. Rzut oka na statystyki, bardzo mocno się wyrównały pod wieloma aspektami, ale jeżeli chodzi o skuteczność z gry, no to tutaj Prażanki mocną pracę wykonały przez dwie kwarty, czyli drugą i trzecią, które zagrały naprawdę dobrze, bo teraz mają 47% skuteczności w rzutach z gry przy 36% zespołu polkowickiego. Ostatnie 10 minut przed nami. Trzeba tutaj walczyć. Dzielnie walczą pod wieloma aspektami, bo mają więcej asyst. Minimalnie tylko ustępują na zbiórce ekipie z Pragi. Naprawdę ten mecz jest jeszcze do wygrania. Bardzo duża liczba rzutów wolnych w wykonaniu polkowiczanek, bo aż 21. To jest jakiś pomysł na rozegranie tego meczu, ale może brakować tych kilku przestrzelonych rzutów spod samego kosza, zwłaszcza z drugiej kwarty tego meczu. 2 punkty straty Polkowiczanek, zespół USK Praga w ataku. Ajaj, do Alisy Thomas, Thomas naprzeciwko Kalcidu. Podanie przypadkowe na linię rzutów wolnych. Polkowiczanki jednak po niecelnym rzucie zbierają. Do Kalcidu, Kalcidu za plecami do Fagbenle. Tam bardziej wypoczęta po tym czasie i zaczyna punktować Kemi Fagbenle z punktami. Astyniani Kalcidu z asystą, znowu remis. Ajaj, za trzy nie trafia. Kto zbierze? Blisko były Polkowiczanki. Jest jeszcze Rezan. Podaje do Ajaj, a ta pokazuje kolejną zagrywkę, jaką gra ekipa Natalii Hejkowej. Źle teraz podaje Francuska wprost w ręce Stylianii Kalcidu. Ta do Tiffany Hayes, Hayes z piłką w dłoniach.
Tiffany Hayes, ależ pivot, ależ było tam niebezpiecznie, Jezus Maria. Ucierpiała po raz kolejny Tiffany Hayes, Karolina Elchotowa też mogła tam ucierpieć, rzut z pół dystansu niecelny, a jaj zbiera, podaje do Rezan, Rezan z pół dystansu trafia, musi usiąść, Tiffany Hayes bardzo chce, dużo robi, mocno pracuje fizycznie, no ale kończy się to bardzo często na pograniczu kontuzji. Musi usiąść Tiffany Hayes, najpierw była prawa dłoń, teraz zdaje się prawa kostka. No i na parkiecie pojawiła się Jasmine Thomas. Cztery przewinienia ona, cztery przewinienia Agnieszka Kaczmarczyk. Tutaj ostatni na parkiecie nie oglądamy. Znowu dwa punkty straty dla Nalida Warner. Podanie do Fagbele nad głową Rezan. W tłoku podkoszowym musiała oddać do Gajdy. Gajda za trzy punkty trafia! Weronika Gajda, wreszcie celny rzut za trzy punkty. Kto jak nie kapitan zespołu z Polkowic? Jednopunktowe prowadzenie ekipy Marosza Kowaczika. 8 minut, 10 sekund do końca tego meczu. Ajaj, do Elchotowej. Katarzyna Elchotowa pod kosz do Tomasa, ale tej piłka wypada z dłoni. Przytomnie Kalcidu, faulowana przez Karolinę Elchotową Joanna Lida Warner. Piłka z boku dla Polkowiczanek. 24 sekundy. Nowe pokazują sędziowie. Jasmine Thomas. Jeszcze z krótką dyskusją z sędziami, że był tam faul. Gajda proszona o pokazanie się do podania. Gajda korzysta z zasłony od Fagbenle. Gajda pod kosz. Hakiem o tablicę. To był rzut, jakby widział Karola Abdul-Jabbar, Karema Abdul-Jabbara. Wbiega pod kosz. Schowana gdzieś ta piłka w okolicach kieszeni w spodenkach. A rzut o tablicę skuteczny. Kapitan CCC Polkowice z 9 punktami. Mocno Stella Calcido naprzeciwko Thomas. Rezan na pół dystansie zostawiona przez Fagbenle. No i Maria Rezan, 17 punktów, wyrasta na pierwszoplanową postać zespołu z Pragi. 7 minut gry. Thomas. Gajda, Gajda, dużo miejsca. Gajda o tablicę, była faulowana. Sędziowie uznali, że nie, piłka za linii końcowej dla zespołu pomarańczowych. 11 sekund na dokończenie tej akcji będą miały koszykarki mistrzyń Polski. To jeszcze nie jest sytuacja specjalna. Powróciła na parkiet Oblak. Podanie do Fagbenle. Fagbenle o tablicę trafia, zaliczone te punkty. A więc 63 punkty na koncie CCC Polkowice. Temi Fagbenle. Taki troszeczkę pojedynek indywidualny sobie dzisiaj urządziła z Marią Rezan. Jakby chciała pokazać Chorwatce, to, że nie macie w Polkowicach, nie oznacza, że Polkowice będą za tobą tęsknić, bo dokładnie tyle samo miały do przed chwilą punktów zawodniczki brytyjska i chorwacka, ale teraz lepsza Brytyjka w barwach z Polkowic, bo już 18 punktów na jej koncie Oblak. Thomas, bliska przechwytu, ale nie chciała faulować, bo to byłoby piąte. Przewinienie, nie chciała iść na maksa. Gajda ma jeszcze jeden faul do oddania. Rezan zablokowana przez Fagbenle. Thomas jakimś dziwnym rzutem jeszcze uratowała tę piłkę w posiadanie dla zespołu z Pragi. A teraz kapitalnie znalazła Rezan, biegając pomiędzy dwie Polkowiczanki i podała do Marii Rezan, która z najbliższej odległości znajduje drogę do kosza. Piękne zagranie w tym momencie. Alicy Thomas palce lizać. Gajda, Gajda pod kosz na obwód do Calcidu. Calcidu za trzy nie trafia. Stylianie Calcidu, szkoda, brakuje tych rzutów trzypunktowych. Thomas faulowana przez Stylianie Calcidu. Pierwsze przewinienie zespołu z Polkowic, a Gercinka fauluje po raz czwarty. Jeszcze w dyskusji, gdzie tam był faul. Wystawione kolano Greczynki w tej sytuacji, tak uznał jeden z sędziów. No i nie zostaje nic innego, jak zgodzić się z decyzją. Stella Calcidu usiądzie na ławkę rezerwowych. Słuszna decyzja trenera Marosza Kowaczika. Teraz zmiana, czy zmiana będzie za moment? No nie dopuścili do tej zmiany. Za trzy, ajaj, nie trafia.
I piłka w dłoniach Jasmine Thomas. Amerykanka. Nie zasygnalizowała, jaką gramy akcję. Oblak ma 4 faule, można było to wykorzystać. Stylianik Calcido do Fagbenle, Fagbenle o tablicę, pięknie! Stylianik Calcido, no ten Fagbenle, która ma już 20 punktów, 11 po przerwie, więc to była Brytyjka na 4. Oczka odskakują Polkowiczanki, zamiana krycia na przykład Oblak Gajda, ale podanie do Alisy Thomas. Do Ajaj, Ajaj do Rezan, Rezan pod kosz do Thomas, Thomas faulowana, ale dobre przewinienie, bo nie trafiła spod kosza Alisa Thomas. A Joanna Lida Moore merktuje, które to jest przewinienie Brytyjki, aż dziw, że to dopiero pierwsze, bo naprawdę tych fauli tutaj sobie nie szczędzą zawodniczki jednej drugiej ekipy przez 3/4. Aż 18 przewinień Polkowiczanki razem z tymi dwoma. W tej części gry to już 20 przewinień. Thomas, pierwszy rzut skuteczny. 11 punktów na jej koncie. 3 punkty przewagi zespołu z Polkowic. No, dwukrotnie skutecznie Alisa Thomas. To się rzadko zdarza przy jej skuteczności rzutów z nimi, rzutów wolnych właśnie. 5 minut gry przed nami. Polkowiczanki wciąż mocno zaangażowane w to, żeby zakończyć ten etap rozgrywek zwycięstwem. Powalczyła teraz i Agnieszka Kaczmarczyk i Fagbenle. I ostatecznie Thomas zebrała piłkę. Zasłona od Kaczmarczyk. Jest kolejna od Fagbenle. Rzut za 3 punkty. Piłka odbija się od obręczy i do kosza nie wpada. To był 13 rzut za 3 punkty, tylko 2 celne w tym meczu. Oblak ładnie dzielą się piłką, ładny pivot i czy tam był błąd kroków? Sędziowie uznali, że nie, czyja piłka ostatecznie po nogach Polkowiczanek. Panie sędzio, zanim oddała piłkę Alisa Thomas, oderwała prawą nogę od parkietu. W związku z tym, w myśl przepisów, powinny być to kroki. Nie połapał się w tym sędzia, który odpowiadał za strefę pola 3 sekund. Trener Maroš Kovačík musi uważać, bo za chwilę będziemy mieli przewinienie techniczne. Był już uprzedzany. Klasel Hatowa ładnie zgubiła krycie z najbliższej odległości. Hatowa oczywiście z najbliższej odległości Zembowskiej. 15 punkt. Świetne zawody tej koszykarki. Fagbenle o tablicę zablokowana przez Rezan, ale z faulem w tej sytuacji Rezan fauluje po raz drugi. No tu jestem skłonny powiedzieć, że tego faulu nie było, ale sędziowie orzekli inaczej. Z dużą chęcią udowodnienia czegoś Marii Rezan wystartowała wzdłuż linii końcowej Temi Fagbenle. No i przed szansą na swój 21 i 22 punkt w tym meczu. Ponad 90% skuteczności, ale teraz tej zabrakło, bo pierwszy rzut nieskuteczny. Temi Fagbenle, próba numer 2. I tym razem bez problemu 21 punktów Brytyjki. 67 do 60. Tu mogą być emocje do ostatnich sekund w tym spotkaniu. Alisa Thomas naprzeciwko niej Agnieszka Kaczmarczyk pod koszem, zgubiona kompletnie była Valerian Ajaj, zdobywa swój 9 punkt w tym meczu i jeszcze będzie miała szansę na 10. 4 przewinienie Temi Fagbenle będzie ciężko w końcówce. Znowu jednopunktowe prowadzenie zespołu USK Praga. Fenomenalne spotkanie w wykonaniu Polkowiczanek, jeżeli chodzi o te elementy wolicjonalne gry w koszykówkę. Pomimo braku Linety Kaiser, pomimo wiecznie obolałej Tiffany Hayes, która już 2 kontuzje w jednym spotkaniu złapała, pomimo tej nieskuteczności za linii 6,75, wciąż liczą się w grze o zwycięstwo w tym ostatnim spotkaniu. Większy spokój widzimy. Generalnie bardzo spokojna Natalia Hejkowa spokojnie tłumaczy, jak ta gra miałaby wyglądać. Dobre informacje dla wszystkich fanów koszykówki w Polkowicach, bo na minutę i 19 sekund do końca spotkania w Skio
tamtejsza familia prowadzi 79-50 z nadjeżdżą Orenburg, a to znaczy ni mniej ni więcej kto, że to CCC Polkowice zagra Final 8 Euro Ligi Kobiet. Bez względu na to, jak to będzie wyglądać ostatecznie, to Polkowiczanki spotkają się z Dynamem Kursk już niedługo, bo nie ma takiej możliwości, żeby familia Skio wypuściła w minutę 32-punktowe prowadzenie, jakie teraz dysponuje. A więc bez względu na wynik tego spotkania, Polkowiczanki już mogą świętować i cieszyć się z awansu do kolejnej rundy. A tymczasem Valerion Ajaj na linii wolnych zdobywa swój 10 punkt. Wspominałem o tym, że awans już pewny, ale jestem przekonany, że koszykarki z Polkowic będą chciały tutaj po prostu wygrać. Tomas pod koszem, naprzeciwko niej Oblak. Tomas o tablicę i zabrakło. Zbija Kaczmarczyk, jest Tiffany Hayes. Hayes rozgląda się, gdzie zagrać. Hayes odepchnęła swoją rywalkę, rzuca, nie trafia. No i Rezan tę piłkę zebrała po niecelnym rzucie Amerykanki. Katrina Lchotowa. No, to taki rzut, powiedziałbym, sytuacyjny. Chyba że grała na aliupa dla Rezan. Polkowiczanki w ataku. Joanna Lidam Warner, tak dalej. Brytyjki między sobą. Lidam Warner za trzy, to nie będzie celny rzut. Od razu po wypuszczeniu piłki z dłoni biegła w stronę tablicy. Joanna Lidam Warner wiedziała, że ten rzut do kosza nie wpadnie. No, tam bliziutko błędów kroków było w wykonaniu Alessi Tomas. Sędziowie uznali, że wszystko zgodnie z przepisami. 14 punkt tej koszykarki, 4 przewagi zespołu mistrzów Czech. Fagbenle, faulowana przez Rezan. Trzecie przewinienie zawodniczki z Chorwacji. Trzyma się za kolana, mocno upadła na parkiet. Temi Fagbenle, no dają tutaj maksa z siebie koszykarki z Dolnego Śląska. Tyle, ile mogą, tyle dają fizycznie, braki w skuteczności starają się nadrabiać walką. No i ta walka jest od pierwszej minuty tego spotkania. Fagbenle lekko obolała na linii rzutów wolnych, powoli zmierza. Prawe kolano chyba ucierpiało najmocniej. Brytyjka już gotowa do wykonania tego rzutu wolnego, tego i kolejnego, bo dwa oczywiście będzie miała do wykonania. 22 punkty tego Fagbenle. Bardzo dobry mecz Brytyjki, naprawdę. Ten Fagbenle, średnia punktów 12 w meczu w Eurolidze. To tutaj już praktycznie podwoiła swój średni dorobek. Dwukrotnie skuteczna Temi Fagbenle i tylko 2 punkty różnicy. Jeszcze tutaj pani Natalia Hejkowa ma 3 czasy do wzięcia. 2 przerwy na żądanie zostawił sobie Marosz Kowaczik. Oblak za 2, nie trafiła. Rezan ponad Fagbenle. Fagbenle musi uważać. Ma faule 4. Rezan to wykorzystała i zdobyła sobie 21 punkt. Maria Rezan. Znowu 4 punkty straty zespołu z Polkowic. Mocno zmęczone Polkowiczanki. Tiffany Hayes do osi boiska. Jest Lida Warner. Ta za 3 punkty. Nie trafia. No czysta pozycja i piłka do kosza. Drogi znaleźć nie chciała. Minuta 50 do końca. Oblak. Ajaj. To Rezan. Rezan fenomenalne zawody dzisiaj. To było blisko faulu. Ajaj, faulowana teraz przez Joannę Lidam Warner. Drugie przewinienie Brytyjki. No ona chyba jako jedyna na parkiecie może faulować. Tomas 4 faule, Fagbenle 4 faule, Calcidu 4 faule. No i Tiffany Hayes tylko 3 w tym momencie. Przepraszam, Tiffany Hayes 1. A więc jeszcze Amerykanka z azerskim paszportem może coś tutaj dorzucić, choć nie będzie się to opłacało, bo przekroczamy limit fauli jednej i drugiej ekipy. Polkowiczanki w obronie. Czy jeszcze pokuszą się tutaj
o wyszarpanie zwycięstwa. Rezan zablokowana teraz przez Calcino, ależ uciekła piłka. Temi Fagben z dłoni. Szkoda, szkoda tej sytuacji. Oblak, ona długo odpoczywała, ma dużo sił. Fagbenle z przechwytem. Jak ona jest wszędzie, jaką ona podjęła teraz odważną i słuszną decyzję. No, przecież cztery faule i szansa na faul była blisko. Adam Warner do Calcidu, ta szybko rzuca za trzy punkty. Nie trafiła, wszystko w dalszą część obręczy dzisiaj. 57 sekund. Katrina Elhotowa do Oblak. Oblak korzysta z zasłony Rezan. Oblak szukała gry pick and roll. Podanie do Oblak i kończy w tym meczu udział Demi Fagbenle. Faulowana Maria Rezan na linii rzutów wolnych za moment się zameduje. Mamy przerwę na żądanie dla pani trener w międzyczasie, Natalii Hejkowej. Będzie tutaj jeszcze trochę koszykarskich szachów, ale jeżeli dwa razy skuteczna będzie Maria Rezan na linii rzutów wolnych, to będzie już bardzo trudno, bo to będzie 6 punktów i 43 sekundy do rozegrania w tym meczu. Mecz w Skio już się zakończył. Tamtejsza familia wygrała z nadjeżdżą Orenburg 82 do 50. A więc nadjeżdża Orenburg kończy rozgrywki na miejscu piątym. CCC Polkowice już na pewno na miejscu czwartym. No i już niedługo w Polkowicach zagościmy naprawdę wielką koszykówkę. Final 8 w Polkowicach na Dolnym Śląsku dla polskiej koszykówki. To myślę duża rzecz. Pierwszy ćwierćfinał będzie rozegrany oczywiście w Rosji. Tamtejsze, w Kursku, tamtejsze Dynamo podejmie CCC Polkowice. Rewanż 8 marca w Polkowicach. A jeżeli będzie potrzebny trzeci mecz, to 13 marca również będziemy grali w Kursku. Wracamy jeszcze na chwilę, na te ostatnie kilkadziesiąt sekund na parkiet w Polkowicach, bo tutaj Maria Rezan była koszykarka ekipy Mistrzyń Polski na linii rzutów wolnych. 21 punktów, dwie próby przed nią. No i trzeba tutaj liczyć na to, że się pomyli choćby raz, żeby można było jeszcze powalczyć o wyszarpanie tego meczu i zwycięstwa na pożegnanie się z rundą zasadniczą Euroligi Kobiet. Rezan, pierwszy rzut, nieskuteczny. Bardzo dziwna parabola lotu. Pożycie Chorwatki jeszcze uprzedza wszystkie koszykarki dookoła pola 3 sekund, żeby poczekała, aż piłka opuści dłoni Marii Rezan. Ta za drugim razem skuteczna. Co mamy? Faulowana była pod koszem Stiliani Calcidu? Tak jest. Dwa rzuty dla Greczynki. Wspominałem wielokrotnie o tym, że ona jest niezwykle inteligentna. Teraz trochę cwaniactwa boiskowego na parkiecie się przydało. No i Stiliani Calcidu na linii rzutów wolnych. 82% skuteczności w tym sezonie. Szansa na zniwelowanie tej przewagi do 3 punktów. Stiliani Calcidu sam na sam z koszem i próbą nerwów. Pierwszy rzut skuteczny tej doświadczonej koszykarki. To dopiero trzeci punkt Greczynki w tym meczu. Ale jeżeli trafi drugi raz, Polkowiczanki zagrają dobrze w obronie, to będzie jeszcze mnóstwo czasu na rozegranie tej końcówki. Przerwa na żądanie dla Natalii Hejkowej. Słusznie, piłka teraz powędruje od razu na pole ataku, więc szansa na błąd 8 sekund, czy wymuszenie straty na połowie obrony, zostanie zniwelowana w tym momencie. 71-74, jak pozostałe wyniki meczów Euroligi. O, to może po zakończeniu spotkania będziemy się temu przyglądać. To, co nas interesuje, jest już niezmienne. Polkowiczanki awansują do Final 8
Euroligi. To już wiadomo, bez względu na wynik tego spotkania. Spoglądamy, komu piłkę po ewentualnie dobrej obronie należałoby posłać. Jedyną, która trafiła za trzy i znajduje się na parkiecie, jest Agnieszka Kaczmarczyk. 100% skuteczności za trzy. Jeden rzut oddany, jeden rzut celny z początku spotkania. Kogo wyślę w bój? Marosz Kowaczyk. Widzimy Karolinę Puls. Ona również dysponuje dobrym rzutem za trzy punkty. Tutaj trzeba pobronić. No i też trzeba unikać fauli. Już za faul parkiet opuściła Temi Fagberle. A tutaj jeszcze przecież Jasmine Thomas, 4 przewinienia. No jest Jani Kalsidu. Dwie kluczowe dla końcówki. Nie jest zawodniczki. Jest Karolina Puls. Jest Joanna Lida Murner. A więc wszystkie 5 koszykarek grożących rzutem za 3 punkty. Zaczynamy. Była próba przechwytu. Oblak będzie grała długo, cierpliwie. 7 sekund, 6. Rzut zablokowany? Nie, 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 pani sędzino, nie w tym momencie. Stiliani Kacidu, jestem przekonany, faulowała czysto w tej sytuacji. A tak spada za 5 faul. A tą, która była faulowana, była Katerina Elchotowa. Stiliani Kacidu jako druga w zespole Skolkowic kończy ten mecz z powodu przewinień. Tiffany Hayes pojawia się na parkiecie. Lechotowa gra naprawdę bardzo dobre zawody. Ona na linii rzutów wolnych spisuje się do tej pory bardzo dobrze. 2 na 2 po tym celnym rzucie. 16 punktów na jej koncie. To jest druga najskuteczniejsza zawodniczka zespołu z Pragi, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. 17 punktów tej koszykarki. To jest znowu 5 punktów przewagi zespołu z Pragi. Ostatnia przerwa na żądanie wykorzystana teraz przez trenera Marosza Kowaczyka. 32 sekundy, to jeszcze jest dużo czasu. Koszykarsko można tutaj zrobić naprawdę bardzo dużo. Bez Fagbenle i Kalcidu będzie oczywiście trudniej, choć Stylianie Kalcidu w dzisiejszym spotkaniu raptem 4 punkty. Więc specjalnie dużo zdobycia punktowych Polkowiczankom nie pomogła. Co teraz może mówić swoim podopiecznym czeska trenerka? Myślę, że unikanie rzutu za 3 punkty, ale absolutnie nie w momencie rzutu, zwłaszcza za linii 6,75, takie koszykarskie abecadło, ale przy takim zmęczeniu, po tak fizycznym spotkaniu, jaki dzisiaj mieliśmy okazję oglądać, trzeba to zmęczonym koszykarkom przypomnieć. Najzwyczajniej w świecie. Wracają Polkowiczanki, one jeszcze skupione na tym, żeby zagrać do końca. Dlaczego gramy spod kosza, panie sędzio? Halo, halo, chwila, moment. Gramy zza linii bocznej. No właśnie, pan sędzia trochę się nie zorientował w całości tego, co się powinno na parkiecie wydarzyć. Mieliśmy grać z tego miejsca, z którego teraz będzie wprowadzona piłka przez Tiffany Hayes. Hayes do Thomas. Thomas, trzeba szybko podejmować decyzję. Thomas do Lida Murner, dobrze ustawiona zagrywka, trafia! Lida Murner w ostatniej sytuacji, 25 sekund, 2 dziesiąte na rozegranie tej akcji jeszcze zostało. Pokazuje Marosz Kowaczyk, że trzeba faulować w kolejnej akcji. Reaguje błyskawicznie Natalia Hejkowa, prosząc o ostatni czas, który jej został w tym meczu. Chyba, że będzie dogrywka. Joanna Lida Murner jak nie trafiała, jak męczyła się ze rzutami trzypunktowymi i tak teraz odpaliła w ostatniej akcji rozrysowanej przez trenera Kowaczyka. Hayes do Thomas, kilka zasłon, później podwójna w narożniku, na 45 stopniach dla Joanny Lida Murner, a ta trafiła za trzy. A to dopiero trzeci celny rzut polkowiczanek w tym meczu na 17 oddanych prób. Ale kiedy, jak nie w ostatnich fragmentach, te trudne rzuty trafiać. Było 5 punktów, są 2 przewagi zespołu USK Praga. No i teraz próba przechwytu przez pierwsze kilka sekund, a potem faul, bo już nie będzie na co czekać. Gdybyśmy czekali całą akcję, zostałaby sekunda 20 i piłka z pola ataku. Pokazuje trener Marosz Kowaczyk,
do Joanny Damorner, że ta ma skakać jak najwyżej, żeby utrudnić wprowadzenie piłki przez Valerian Ayai. Wykonuje polecenie trenera koszykarka. Oblak faulowana przez Tiffany Hayes. Dobra decyzja, bo pół sekundy raptem minęło. A Oblak na linii rzutów wolnych spisuje się no, więcej niż przyzwoicie. 80% tej koszykarki w obecnych rozgrywkach, ale może nerwy pod koniec się jakieś pojawią i rzut zostanie spróbowany. Karolina Puls opuszcza parkiet. Pojawia się kapitan zespołu polkowickiego, a więc Weronika Gajda. Znowu wszystkie pięć zawodniczek grożą rzutem za trzy punkty, a Oblak trafia. 12 punkt tej byłej koszykarki CCC Polkowice, Teja Oblak. Rzut numer 2. Jeszcze dużo czasu wciąż na rozegranie kolejnej akcji. Teja Oblak, rzut numer 2 też skuteczny. Czasu tutaj już nie ma, więc trzeba grać szybko. Tiffany Hayes, zasłona od Kaczmarczyk. Hayes, czy była faulowana? Nie była. Zbiera Tomas, podanie do Oblak, chyba po meczu. Ajaj, faulowana teraz przez Joannę Lidam-Warner. Ściekła na siebie lub na sędziów w tej sytuacji Tiffany Hayes. No ale fakt jest taki, że chciał zagrać błyskawicznie, nie wyszło z tego nic. Faulowana Valerian Ayai i francuska na linii rzutów wolnych na 10 sekund i 60% całego meczu. Zwycięzca jest już chyba znany, choć jeszcze poczekajmy z tym zakończeniem meczu. Piłka nie chciała wpaść do kosza, wciąż 4 punkty. Trzeba powalczyć mocno o zbiórkę. Drugi skuteczny, 5 przewagi. Podanie do Tiffany Hayes. Hayes błyskawicznie będzie chciała przejść do ataku. Hayes rzut za 3 czy za 2. Lidam-Warner za 3 w ostatnich sekundach. Nieskutecznie. No i jeszcze faul w wykonaniu Polkowiczanek przy zbierającej Ayai. No to już chyba powinien być koniec tego meczu najzwyczajniej w świecie. Czekamy, czy będziemy grali z zawodniczkami dookoła pola 3 sekund. Nie, nie będziemy. Sam na sam z koszem Valerian Ayai. Pierwszy rzut nieskuteczny, tak jak poprzednio. I za moment skończymy to spotkanie, ale nie skończymy go smutni, bo Polkowiczanki awansują do Final Eight. Ten mecz przegrały 74 do 79, ale zostawiły serce na parkiecie, mnóstwo potu i wiele chęci. Gdyby nie rzuty za 3, które dzisiaj wybitnie nie siedziały, podopieczny trenera Marosza Kowaczika, była szansa tutaj powalczyć o zwycięstwo. Kilka przestrzelonych prostych layupów w drugiej kwarcie również spowodowało, że sumarycznie trochę zabrakło, ale jest z czego się cieszyć. Polkowiczanki 7 meczów wygrały, 7 przegrały, ale ostatecznie awansują do Final 8 Euroligi. Najskuteczniejsza w zespole z Polkowic Temi Falkbenne, 23 punkty, 11 Joanna Lidam-Warner, 10 Jasmine Thomas, 10 Tiffany Hayes. W zespole gości Maria Rezan, 21 punktów, 17 Katarina Elchotowa i 14 Alisa Thomas. Za ten mecz serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Bartosz Wiśniewski. Do usłyszenia w kolejnym meczu CCC Polkowice w ramach rozgrywek Euro Ligi Kobiet. Dobranoc!